Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie na grupie i spoza grupy. Jesteśmy właśnie w Tusinku z Darią. Dzisiaj dobry, mamy witam. Szczególnego gościa. Daria jest uczestniczką turnusu w Tusinku. Daria, jak Ci się na początek podoba? Tutaj. Podoba mi się bardzo, tylko co mi się nie podoba, pogoda. Ale pogoda. Ośrodek jest wczoraj piękny. Była ładna. Tak, Dorota nam przywiozła słońce, ale niestety dzisiaj chyba się na nas pogoda obraziła i kapie deszcz. Dokładnie. No właśnie, a jak pokoje? Pokoje są rewelacyjne. Mamy pokoje dwuosobowe. W pokojach jest łazienka, łóżko, telewizor. Dość dużo miejsca, żeby pochodzić. Tak. Pościel jest biała też. A materace bardzo wygodne. Można się wyspać. Super, super. Chcielibyśmy... Darię w ogóle zaczepiłam, bo mnie zafascynowała. Zaraz zadamy jej pytania. Na co choruje i dlaczego? Ale zafascynowała mnie swoimi ziołami, które przynosi na każdy posiłek i spróbowałam od niej tych ziół, są po prostu przecudne. Za chwilę o tym powiemy, ale najpierw chciałam zapytać, Daria, na co chorujesz? Ile masz lat? Powiedz kilka słów o sobie, jak zaczęłaś post, czemu tu przyjechałaś, czemu zaczęłaś pierwszy post. Tak krótko, ale żeby mniej więcej dać ludziom trochę swoje świadectwo, co Ci pomogło, co Ci jeszcze musi pomóc. Tak wiesz, żebyś krótko i zwięźle, nie? Dobrze, a więc jak mówiłam, mam na imię Daria, mam 30 lat, post robię drugi raz. Poza tym, że ja zrobiłam post, zafascynowałam też kilka osób w mojej rodzinie i bardzo im gratuluję, szczególnie tacie. Choruję na stringomielię, jest to bardzo rzadka choroba kręgosłupa, która objawia się bardzo ostrymi bólami pleców w odcinku piersiowo-szyjnym. To są takie uciążliwe, pieczące bóle, które nie dają mi spać, chodzić i właśnie zrobiłam post przez ten ból w kręgosłupie. Oprócz tego też choruję na niedoczynność tarczycy i mam wypuklenia w odcinku lędźwiowym. I post za pierwszym razem pomógł mi zneutralizować te bóle, a właściwie nie mam ich do dzisiaj. Pierwszy post trwał 14 dni i bardzo dobrze się na nim czułam, dlatego zdecydowałam się przyjechać na turnus, odpocząć, oddychać świeżym powietrzem mazurskim, poznać resztę ludzi, poznać ich historię i zobaczyć, co tutaj się gotuje, jak tutaj jest. No i mam przyjemność poznać Dorotę i wspaniałą rodzinę. Bardzo się cieszymy, tak, bardzo się cieszymy, że nasze uczestniczki z grupy tutaj są. Specjalnie dla nich tutaj przyjechaliśmy, żeby z mężem i z córeczką. Są tam w tle, więc może być ich słychać czasem. Więc uprzedzamy, jakby ktoś krzyczał, bo nie będziemy przerywać filmu. Więc tak, Daria. Czyli po co jesteś na poście? Wiemy i chciałabym teraz powiedzieć Wam ja, bo Daria się trochę wstydziła, więc chciałabym powiedzieć, co Daria przynosi na posiłki. Słuchajcie, przynosi takie oto przyprawy, jedną paczuszkę, drugą paczuszkę, trzecią paczuszkę i jak zaczęłam się pytać, co tam i kazała mi spróbować. Jak spróbowałam, to zobaczyłam, że są po prostu tak rewelacyjne i tak pyszne, że po prostu można to jeść normalnie z kanapeczką no i z masełkiem, zdrowym masełkiem chleba, oczywiście, ale tutaj nie jemy chleba, tutaj na razie przyprawiamy tylko warzywa tymi przyprawami. Są po prostu przepyszne. Powiedz teraz, Daria, jaka jest historia tych warzyw na zasadzie, czy Ty je kupujesz, czy Ty je robisz, jak je robisz, czy i w ogóle opowiedz nam. Dobrze, my razem z rodzicami i rodzeństwem mamy taką malutką firmę rodzinną i mój tata jest ogrodnikiem od dzieciństwa, dziadek i pradziadek również. Super. I zajmowali się ziołami, kwiatami i przyprawami. Tata ma firmę, która zajmuje się sprzedażą detaliczną i hurtową. No i tak jak powiedziałam, ja lubię życie ze smakiem, dlatego przywiozłam, pozwoliłam sobie przywieźć przyprawy, żeby troszeczkę te niektóre potrawy doprawić, bo jestem przyzwyczajona i postu bez tych przypraw po prostu czyli nie przeszłabym. Czyli komponujecie te przyprawy? My je komponujemy, tak? Konfekcjonujemy, sadzimy, wysiewamy i potem zbieramy i sprzedajemy. Wszystko jest to robione naturalnie, bez żadnych dodatków, bez żadnych wzmacniaczy smaku. Dla nas liczy się to, że to są produkty polskie, jak i również z pozostałych części świata, no bo wiadomo, pieprz nie rośnie w Polsce, tak? Tak, pieprz dokładnie. Na przykład jest wietnamski, pomidory są włoskie, czosnek jest polski, majeranek jest polski, bazylia, oregano. To, co może być polskie, zbieramy, wysadzamy, sadzimy, wysiewamy, kolekcjonujemy, suszymy i sprzedajemy. Na przykład mamy taki produkt
kostkę warzywną. Mhm. To się nadaje do wszystkiego. Co to są suszone warzywa bez siarki? Przede wszystkim naturalnie suszone na sitach, na słońcu. Można je sobie dodać do zupy, mhm, do potrawek, do różnego rodzaju potraw jarskich, mhm, jak kto woli, albo takie pomidory na przykład, to jest cudmiut moim zdaniem do wszystkiego, do białego mięsa, no, super, do warzyw, naprawdę, do zupy, do sosu, albo tak jak mówisz właśnie na chleb sobie można posypać, albo ja też robię tak, że zaparzam sobie te pomidory, zalewam ciepłą wodą i wypijam, jak nie mam jak. To są pomidory, przeczytam tutaj, jest pomidor suszony, wiórek, bazylia, gryz czosnku i sól, tak? A druga przyprawa, papryka słodka, jałowiec, majeranek, czosnek, chili, pieprz czarny, kminek i cebula. Przepięknie to pachnie, no i smakuje bez potrawy. Więc tu jest właśnie pies pogrzebany w tym wszystkim, że smakuje bez potrawy, więc jak ktoś chce sobie zamienić na przykład chipsy, to może sobie kupić takie coś i sobie zajadać łyżką. I będzie dużo zdrowiej i bardzo, bardzo smacznie. Ja brokuły zawsze z tym robię. Sparzam brokuły i posypuję właśnie pomidorem z czosnkiem. To nawet chyba ludzie, którzy nawet jedzą tradycyjnie, czyli niezdrowo, to mogliby używać tego do pizzy nawet. Oczywiście, do lasagni, czy do lasagni, sera. Tak. Nawet na taki ser kozi, który tutaj też również jest, można po prostu posypać. Dokładnie. A właśnie, jeśli chodzi o ser kozi, to będziemy nagrywać też film, jak się go tutaj robi. Może Dorota wydoi jakąś kózkę. Może wydoimy jakąś kozę. Krowy to może nie, bo ja wiem, że krowy nie umiem, bo już kiedyś próbowałam, nichuchu, mi się nie udało, ale może kozę, może się uda. No i co, czyli co, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do tego, żeby damy jakiś link, jeszcze nie wiemy, co damy, ale damy jakiś kontakt do Darii, bądź przez nas do Darii, czy w jakiej, tak jak się ten, jeżeli będziecie chcieli zakupić takie zapraszamy przyprawy, my na pewno będziemy chcieli i zmusiłam Darię, żeby o tym mi powiedziała i żeby Was tym zarazić, bo musimy przekazywać wszystko to, co dobre reszcie, prawda? Jeżeli jest coś naturalne, dobre, to musimy to jeść, spożywać i kupować. Dzięki serdeczne i pozdrawiam serdecznie Stusinka. Pa!